zupełnie jakbyśmy trafili na szurnięty kult. Siemanko, z tej strony Pietrucha. Witam was w kolejnym odcinku. Zmierzamy w poszukiwaniu naszej byłej o imieniu Corel. Wisimy jej kasę, ale mi wydaje się, że coś więcej jeszcze nas łączy. Powinniśmy chyba kogoś powiadomić. Zapisz to sobie w pamiętniku. Idziemy ten. Skąd znasz drogę? Nie znam. Po prostu zwiększam dystans między nami i tymi świrami. Miło widzieć, że dla odmiany mnie słuchasz. No nie tak, nikt nie chce się z nimi spotkać. Nie zadzieraj ze mną, mięśniaku. Na razie masz u mnie niemalczyst... Więc... Tak, uważasz? Ja zajmę się drzwiami. Ktoś musi nas stąd wydostać. O, przyszli znowu te... Trak, zrzucaj. Kurde, on jakimś laserem dziwnym trafił. Tego u góry trzeba załatwić, żeby mnie tu z góry nie snajpił. Masz piącha na ryj. O ty gnojku, to dwóch na jednego? Ale go jebnął, dobre. Masz ostatni cios. Ja idę do nich do góry może. Mogę? Nie, coś jest nie tak. Tego nie lubię najbardziej. To starczą, to nie wiadomo jak go atakować. Jeśli to nie przez ten bajeralski pancerz nowy, to nie wiem. Nawet nie mógł, załatwmy go. Masz seryjkę na klatę całą. To nie jest sprawiedliwe! Bunt wskazuje na brak honoru! No i dostał znowu jakieś wrestlingowe combo. Teraz ja go roz... No... Nie zdążyłem dokończyć, już było po nim. Ty do mnie fikasz tej, masz, z bani dostałeś, zbiórka. Robimy zbiórkę, dobra. Co im powiedzieć ciekawego? Dajemy zabójczy pokaz, Quill! Widzieliście, jakie robią miny, jak siekam ich od góry do dołu? Albo te, jak orientują się, że gród zawiązał ich w kokardkę. Co nie? Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale walka z wami jest fajna. Ta, no. Ej, tak. Łapię, że znaleźliśmy się w siódmym niebie. Strzelamy do nich, jest miło i się bawimy. Ale co jak się nie skupimy, jeśli nie odrzucimy myśli, które ciągną nas w dół, to po nas. Kto jest ze mną? Jestem z tobą, Peterze Quillu. Walczymy! Boli? Ja jestem. Zbiórka się udała. Dobra, wszyscy się świecimy. Co teraz, Peterze? Ciach i po wszystkim. Masz granat, wszystko ci naraz zwalnałem. Jeszcze cię zamroziłem. Masz grawitacyjny, o. To jak siedzi w powietrzu, śmiesznie. Kurde, on ma tak dużo życia, nie lubię go. Miałem przez chwilę możliwość tego super combo, ale już nie mogę. Wow, tego jeszcze nie robiłem. Mam to funkcję? Nie, jeszcze nie. O, mam, dobra. Mnie na każdym kroku? Ja nie! Dobra, idziemy. Nie wątpiłem w ciebie, ja tylko... Ulepszymy teraz umiejętność Draxa, a potem Grota. Katachiańsk...
lekka szarża. Drax rusza naprzód w średnim stopniu, oszałamiając wszystkich wrogów na linii. No, to jest fajne. Zobaczymy, jak to by poradzi sobie w walce. Te drzwi zostały zabarykadowane. Ktoś przynajmniej są jakieś śmieci. Bardzo mu to pomogło. Tego nie wiemy. Na stacji wciąż mogą być inne osoby. A może to byli ocaleni, którzy uciekli na Halas Hall. Byliśmy w tej samej windzie? Oni ledwo wyjęli broń, a już zostali załatwieni przez tych świecących. Gamora ma rację. Przynajmniej na to liczę. Nie mogli wszyscy zginąć. Nie zginęli. Większość zmieniła sufit. Stronę. Część musiała przecież uciec. Masz na myśli swoją byłą kochankę i dziecko. Muszę wierzyć, że Corel była na tym statku. Wiara w coś nie sprawia, że tak się stało. Co mogło zwrócić korpus przeciwko nim samym? Może nie działali z własnej nieprzymuszonej woli. Jak dla mnie, wyglądali jakby dokładnie wiedzieli, co robią. Dobra, angaże na... Kurde, musiałem to wcisnąć. R73-4PL. Dobrze, one i tak rozmawiają, więc... Jesteś moją nową ulubioną osobą, mięśniaku. Jestem. Nie, nie poważnie. Okej, idziemy. Tutaj jesteś. Chodź do tatusia. Na statek. PL? Gotowe. Dobra, przedział pusty, wysuwam trapy i... Flark! Co jest? Klamry nie puszczają! Te świry musiały włączyć blokadę! Możesz ją obejść? Żadna to blokada, gdybym mógł! Utrzymam tę pozycję i zagrzeję silniki, ale musicie zwolnić te klamry ręcznie! Dobra! Okej, nie ma problemu, raz, dwa to zrobimy. Wszyscy wierni do centralnego hangaru! Teraz sprawmy się z tą kołatą! Skup się na klamrach, Peter! My ich od ciebie odciągniemy! Jedna bokła! Dobra, ja się skupię na tych klamrach, tak jak mówiła. Sobie. Ryzon jest niespokojny. Ej, Rogę! Możesz nam puścić daj mi... na Milano? Kurde, mi walną piącha na rej. Tu jest kolejna. Załatwiona kolejna! Dobra, jestem podpięty do systemów Milano! Gdzie moja buza? Mam twoją... O nie! Abym dostał granatę prawie. Okej, okay, gdzie jest kolejna klamra? Tam są dwie. A to jest podwójna nawet. O, spadł nam! Ostrożnie! Chcesz sam spróbować? Ale go tam dobija młotkami. No i kolejna świetna ucieczka w naszym wykonaniu za nami. Teraz pędzimy w pościg za naszą byłą. Co teraz? Wyznaczmy kurs na kontrakcję i omówmy wszystko przy katafiańskim piwie. Dobra myśl, ale... Piąty rozdział ukończony. Teraz szósty, między młotem a kowadłem. Chyba trzeba zgłosić to, co widzieliśmy, nie? Nie... Bo nie mamy innych problemów. Chodź, Groot, mamy robotę. Rocket! A on co? Dziw natury nie wie, co to szczęście. Rocket ma trochę racji. Tak, ona zielona jest, nie widziałem jeszcze. Ciągle tyka, a Corel może być wszędzie. Źle to wygląda. Niestety jesteśmy między młotami. Chyba młotem a kowadłem. To właśnie mówiłem. Dobrze przespać choć jedną noc. Czyli... kontrakcja?
Powinniśmy lecieć. Taką madziną skórę w ogóle, taką teksturę. Chropowatą. Żeby zdać sprawozdanie. Słuchajcie, znamy się z Kosmo od lat. To szef ochrony, dzięki niemu o skalę dowie się, kto trzeba. A namierzacz i grzywna? Rocket zna gościa w Nowhere. Złapiemy dwie sroki za ogon. Okej. Prowadzę współrzędne. Może pomów z Rocketem. Okej, porozmawiam. Zobaczymy, co mam do nas powiedzenia. Ten mały wredny shop. Dobra, wstawaj, Peterze Quillu? Peterze Quillu, tak. Co oznacza złapać dwie sroki za ogon? To oznacza rozwiązać dwa problemy naraz. Ha, wiedziałem, na Nowhere nie ma żadnych ptaków. Chyba, że liczysz Siarian. Ostatnio kilku tam widziałam. Śmiesznie wygląda w tych okularach. Wszystko gra? Pewnie nie czujesz się najlepiej po tym, jak okładałeś tych policjantów na stacji Skała. Nie przejmuj się. Potrzebuję tylko czasu, żeby uporządkować myśli. Jasne. Nie spodziewałem się walki z Korpusem Nowa. Ci żołnierze nie zachowywali się jak oficerowie Korpusu Nowa. I ci kapłani w szatach. To było bardzo niepokojące. No, było trochę. Kurde, ile razy tą lodówkę mam zamknąć? Zostawić ją czymś. Na hotelu Petera nie wygląda dobrze. To odliczanie mnie stresuje. Trzy cykle to niewystarczające. Gdzie jest pokój Rocketa? Mam nadzieję, że usuniemy to na Nowhere, bo trzeba będzie szukać nowego statku. Proponuję nabyć taki, który... Tu jest Draxa. Tu jest łazienka. Olala, mnie kurde odwaliło. Zabójczyni, uważasz, że wydarzenia na skalę kwalifikują się jako bunt, prawda? Tu mam jakieś komputery. Gdzie on jest? Gada. Jestem. Nieprawda! Prawie tam zginęliśmy. Prawie zginąłem, próbując odzyskać ten statek. Może powinniśmy sprawdzić... Gdzie oni gadają, kurde? Chcesz miańczyć Korpus Nowa? Dopiero po wizycie na Nowhere. Nie powinniśmy bardziej denerwować gryzenia. Czemu? Jest uroczy, gdy się złości. Nie wiem, czego się spodziewałem. Wiedziałem, tutaj na trzech jest napisane. Chłopaki? Co jest? Nic takiego, Quill. Zupełnie nic. Coś się stało Grootowi? Nie. Po prostu gubi swoje liście. To sezonowe. Daj spokój, wiem, że kłamiesz. Najwyraźniej coś planujecie. Nie twoja sprawa, co sobie planujemy. Nie możemy o tym pogadać? Gadanie nie jest warte ciuma, jeśli nic z niego nie wynika. Od teraz będzie lepiej... On mi przypomina z głosu Jaskra z Wiedźmina. Tak jak obiecałeś przed Seknarfem? Daj nam spokój, Quill. Czy to nie jest ten sam aktor głosowy? Rocket? Odflarkuj się, Quill! No weźcie! Jestem Groot. Groot jeszcze... każe ci spływać! Porozmawiajmy o tym! Daj nam spokój! Groot, przekonaj go! Groot nie chce z tobą gadać! Dobra, to spadaj, ten co ja się bym prosił. Zastanawiała się, jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście dołączyli do Korpusu Nowa? Pytasz o mnie czy o Petera? O oboje. Wątpię, aby w korpusie ułożyło nam się dobrze. Nie przepadasz za utrzymywaniem pokoju. Gdzie te współrzędne? Na twojej konsoli. Mam. Nowhere, nadchodzimy. Okej. Gdzieś lecimy. Tylko co będziemy tam robić? To się zaraz okaże. Jakiś tunel czasoprzestrzenny. Ale to czerwono. Co to Nowhere. Kurde? Ostatnia stacja na skraju wszechświata i miejsce, w którym za kasę dostaniesz wszystko. To jest żywa planeta, czy co? Jakie mają tam dobre. Ciekawe, kto to odkrył i czy krzyknął. Patrzcie, to odcięta głowa Celestianina. Zróbmy dziury i zamieszkajmy. No to teraz już wiem, czemu to tak wygląda. Jest rzadka i bardzo cenna. Targ był tu później. No i kluski.
No, takie miasto cyberpunkowe. Fajne. Trochę jak strzelonej latarni. Jest godny zaufania? Takim... No pewnie, jest szefem ochrony. W nowhere. I w związku z tym pewnie ciągle ma kontakt z korpusem. Wierz mi, będzie ciekaw na wieść o skalę. Co oni tam robią? Przypuszczam, że knują. Do niezobaczenia, ciumaki! Dobra, to siedź sobie tutaj, Rocket, ja się nie będę prosił. Czy Rocket i Groot, czy oni naprawdę odeszli? Dobrze. Na to wygląda. Wiemy, gdzie się podziewają? Ty rozmawiałeś z nimi ostatni. Tak, Rocket wydawał się wkurzony. Trudno, nie? Mam ważne sprawy na głowie. Dobra, nieważne, pogadamy z Kosmo, a później idziemy trochę się zabawić. To jakaś cyberpunkowa stolica Marvela. No może być tutaj ciekawie. Kosmo w ogóle nam uwierzy? Mówiłem, taki klimacik z cyberpunka. Poza tym pewnie już o tym wszystkim słyszał. My tylko potwierdzimy pogłoski. Może nawet da nam za to nagrodę. Patrzę, tych jak wyglądają śmiesznie. Nie chcę nawet pamiętać ostatniej nocy. To jest człowiek jakiś? Roketem. Nie jest. On jest znacznie niższy i ma futro. Pytam hipotetycznie. Skoro tak, to wiodłabyś zupełnie inne życie i twoja lokalizacja nie miałaby żadnego znaczenia. Dzięki, Drax. Nie ma za co. Co z Rocketem i Grootem? A co ma być? Oni odeszli, co mam niby zrobić? Pobiec za nimi i błagać, żeby do nas wrócili? Mógłbyś przeprosić. To twoja rada? Przeprosiny nie muszą być szczere. Jaki w tym sens? No, w sumie masz rację, nie? Nie wiem za co przepraszać, ale... Mogę. To może o tym wtedy pomyślę. Jak już powiadomimy Kosmo o tym, co się wyprawia, to będziemy mieli więcej czasu, aby pomyśleć co o sytuacji. Co to lata tutaj? Jeśli Rocket nie wróci, to musimy opracować awaryjny plan pozbycia się namierzacza nowych. Po co? Nie wydaliśmy jeszcze naszych brudnych zysków. Moglibyśmy opłacić grzywnę. Ale w tym celu musielibyśmy lecieć aż na Nowy Zandar. A co jeśli okaże się, że tam też doszło do buntu? Na rynku musi być jakiś szemrany spec, który zgodzi się nam pomóc. Jak znajdziemy? A ty co masz do powiedzenia? Siema. Idziemy do jego wieży po drugiej stronie rynku. To stamtąd ma na wszystko oko. No jaki globus taki jak ta... Gwiazda Śmierci? Czy coś takiego? Nie wiem. Ej, muszę porozmawiać z Kosmo. Jest w swojej wieży? Raczej tak. Znasz drogę? Idź prosto przez rynek. Nie da się przegapić tej wieży. Dobra, jedziemy windą chyba w dół, bo w górę nie ma jak lecieć. Ciemno się zrobiło. Dobrze będzie znowu zobaczyć Kosmo. Trochę się za nim stęskniłem. Skąd właściwie go znasz? Też był więźniem Chitauri? Nie, poznaliśmy się tutaj, gdy należałem do łowców. Niegodziwych zabójców i złodziei. Podczas wojny łowcom zdarzało się czynić dobro. Nawet najgorszy kundel zachowuje się, gdy ma z tego korzyść. Wszystko co złe jest już za nami. Teraz jesteśmy dobrzy. Racja, bohaterowie do wynajęcia, tylko nie ma chętnych. Może Kosmo da nam jakieś... Jakiś klub? Kto wie, może wyjdziemy jeszcze na tym na plus. Siema. Czerwone w glucie. Świry mają lepkie rączki, jeśli wiecie co mam na myśli. Byli tam ludzie, którzy twierdzili, że potrafią zobaczyć przyszłość, jasne. Natrafiłam na nich na kilkunastu planetach. Dziwne, że to jedna z rzeczy łączących większość kultur galaktyki. Wróżbici na Katat nie zdołali przewidzieć upadku planety. Nikt nie mógł przewidzieć czynu Thanosa. Szalony tytan. Mantis, co to? Wciąż masz skłonności samobójcze. Co? Nie. A, i obawiałaś się pracy w zespole. Cześć! Sunlord, tak? Albo Rockstar? Nie, Starlord. A, jasne, zapomniałam, którą wersję ciebie znam. Załatwiłeś sprawę? Do jakiej sprawy ona nawiązuje? Nie mam pojęcia. Cześć, nie wiem, czy się znam. Masik antenki na głowie? O nie.
on kłamie! Znaczy... Oh, Flark! Tam skąd są Kotati. Nadzieja na dom martwa spokój znajdzie. Co to było, kurde? Ona czyta nam w umysłach, czy co? Wyglądasz już mniej depresyjnie. Dzięki. Spokojnie. Na początku zawsze jest dziwnie. Niebieska Madonno! Ach, Flark. No, siemanko. Nie powinnaś tutaj wchodzić. Tak się co ten ma tej fałdy na czole? Chyba. Nie, tak. Tu właśnie mam być. Albo miałam tu być? Być może tak. Hej, a wy tutaj po co? Nie możesz opuszczać sanktuarium. To niebezpieczne. Tutaj kosmos roi się od zdarzeń. A kiedy on nie roi się od zdarzeń? O, okej. Jeśli masz dalej robić te miny. Już bliźniacy. Mam te same ryje. Fajnie cię było znów widzieć, Gamora. Star gościu. Zielony. To cześć. Więc, Gamoro... Spoko dopiero, ale trochę dziwne. Mantis coś łączy? Znamy się. Okej. Okay. Unikasz tematu, kobieto. Chwila, kobieto? Wiesz, jesteś zupełnie jak otwarta księga. Twardej czy miękkiej oprawie? Po prostu Mantis wspomniała kilka rzeczy. Mantis mówi wiele rzeczy, które nie zawsze mają sens. Do czasu. Ta kobieta owa była dziwna. Rozumiem twoją niechęć do rozmowy. Kobieta owa. Dobre intencje. Drax jest najlepszy, zawsze prosto z mostu mówi wszystko. Muszę odejść. Coś nie tak? Nie twoja sprawa, Peterze Quillu. Nie czekajcie. Co to miało być? Drax! Uważaj! Ale byk. Sam uważaj! Głupi czerwońcu! Widziałaś to? Co, wszyscy mnie zostawili? Coś tutaj się nie tak dzieje. On sobie idzie, nagle, kurde, muszę odejść i chuj. Do wieży ochrony kosmo. Gdzie tu jest jakaś wieża? To chyba to, co? Bo z tyłu? To mi wygląda najbardziej na wieżę. Ten klub musi być niezły. Zobacz, jak... Ty, może pójdziemy do klubu? I buziaczek tutaj? Jak zawsze świecę. Nie mogę. Czy zobacz tego, tej oko na wierzchu. Szukam zgubionego biletu. Pewnie nie masz czasu, by mi pomóc. Nieźle, ale nie dam się nabrać. Co to jest w środku? Ach, witam, witam, witam. Więc przybyłeś, szczęśliwy wędrowcze, do prześwietnego Emporium. Prywatnej kolekcji Tenelira Tribana. Najwspanialsza wystawa niezwykłych cudów w galaktyce. Większość pewnie ukryłaby te skarby, ale nie pan Tivan. On jest tak bardzo, bardzo, bardzo szczodry, że chce się podzielić nimi ze zwykłym ludem. Powiedz, czy chcesz je zobaczyć? Najlepsza kolekcja prezentów. 5000? Dobra, chcę to zobaczyć. Jak jest w połowie tak dobre, jak je chwalisz, to warto. Och, przekonasz się, jest lepsze niż mógłbyś sobie to wyobrazić. Miłego zwiedzania i powstrzymaj się od pukania w szklane kabloty. Dobra, to na. Miłego podziwiania, Emporium. No nie, jak oni to zdobyli? Żabuk piorunów. Okej. Okay. O,
fajne! Kosmiczny kostur Fire Lorda. Interesujące. Potwór z planety. To nie wygląda na potwora. Może jakiś easter egg tu będzie? Niezłe! Ostrze i czoru i choru? Nie łapię tego. Kosmiczna kostka. Może spełnić każde życzenie. Okej. Okay. Spoko. Ty, oko tego typa, co tam stał. Oko obserwatora. Tamten typ miał takie samo. Nie, no wow! Fotel czasu Kanga. A tu też są jeszcze jakieś rzeczy? Jakieś ręce. Jakiś kryształ. O, fajne! Amulet dla pieszców. Tu coś jeszcze, jakiś kask, jakiś, nie wiem, perfum? Nawet ładne. Okej, idziemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Ja za to zapłaciłem 5000? Ale i tak z tą kasą nie mam co robić za bardzo, więc... Nie szkoda. Interesujące. Ej, ale przecież się nie oddałem jeszcze kasy? Ale jestem głupi. Nie, no wow. Czy to młotek Thora? Muszę się odsunąć, bo nie mogę przeczytać. Frogjolnir. No, ewidentnie to był easter egg. Do Mjolnira. Nie łapię tego. Strzały jaka. Podejrzewam, że to wszystko jest jakimś no easter eggiem. Nie. Jak oni to zdobyli? Sra. Niezłe. No nie. Jak oni to zdobyli? No dobra. Starczy. Pamiątkę jeszcze. Jest ktoś? Witam cię. Ufam, że polubiłeś Emporium. Czy chciałbyś kupić pamiątkę? Mamy tu bardzo unikalne przedmioty. Kurde, nie stać mnie na to. Co macie w ofercie? Repliki bardzo rzadkich przedmiotów. Figurki i posążki zaginionych cywilizacji. Czyli prawdziwe dzieła sztuki. Figurki? Jak lalki? Komuś z mojej ekipy mogłyby się spodobać. Osoba bez ogłady mogłaby nazwać je lalkami. Ale to nie ma nic do rzeczy. Opowiedz mi coś o tej osobie. Coś to pochodzi. Ona lubi także miecze. Pokaż co masz, Ania. O tym, co lubi. Powiedz mi, jaka jest. O, wycofana i twarda. Ale podejrzewam, że gdzieś w środku kryje się w niej coś miękkiego. Wydaje mi się, że mam coś idealnego. Co o tym sądzisz? Czy chciałbyś dokonać zakupu? Ty, a kupię jej tą lalkę. Wiem, że nie mam siana. Ale może ona będzie zadowolona mega. Wystarczająco straszne. Spodoba się jej. To jest rewelacyjny wybór. Zakładam, że owinięcie w jedwab jest zbędne. Cia, wezmę bez tego. Dobrze więc. Dziękujemy za zakup. Żegnam. No jestem ciekawy reakcji Gamory na nasz prezent. No. Coś nam powie na jej temat. Zobaczymy. 2000 wydałem, a mam już tylko 5. Potrzebuję 9 do oddania. Więc mam nadzieję, że do tego czasu, jak spotkamy Corel, to zdobędę jeszcze jakieś siano. Ziemianinem jestem, no tak. Gdzie jest ta wieża ochrony?
Nie mam pojęcia. To wygląda jak na wieżę ochrony. No tak, tam jest ten globus, o którym mogłem wcześniej patrzeć. Z tej windy na, widok był na tą... Kosmo był teraz w biurze. Gwiazdę śmierci. Most zamknięty. Odejdź stąd. Wpuszczaj mnie, bo ci zaraz rogi urwę. Widzisz mundur? Oznacza ochronę Nowhere. Super oficjalną. Odejdź stąd. Aleja, aleja. Ja się muszę zobaczyć z Kosmo. Ale nie ma go teraz w wieży. Znajduje się tam, Star-Lordzie. W alei. O, ona mnie zna. Skąd wiesz, kim jestem? Idź, lub trafisz do więzienia, Kosmo. Wybieraj. Dobra, spadaj. Tu na kawkę nie można wejść. Coś czuję, że tu będzie jakieś tajne wejście tam do góry. Dobra, mogę sobie posłuchać muzyczki, ale nie mam ochoty. Bo jestem bardzo ciekawy, co jest w tej wieży ochrony i gdzie są moi przyjaciele. Pierwszy raz od początku gry jestem sam. Jakoś tak fajnie, jak można mieć tych kompanów dookoła siebie. Jest mniej nudno, ciągle ktoś coś gada. Co to jakieś węże? Strażackie? Ona chyba mi tu specjalnie w jakieś maliny wpakowała. Aha, gnijąca tkanka mózgowa to jest, okej. Muszę znaleźć Kosmo i wtedy zajmę się ekipą, jeśli ich znajdę. Odczuwasz strach, Peterze Quill. Jestem brutalny i niezwyciężony. Nie boję się niczego. Za to ty w tym labiryncie zginiesz. No, umiem go naśladować. Szkoda, że teraz nie dowiem się, jak Gamora się naśladuje. Nie znoszę labiryntów. Zwłaszcza ze śmierdzącego mózgu. To jest mózg tej planety takiej. Z tej czaszki. Tak mi się wydaje. Naśladuj raketa. Flarczały czułek! Pewnie skończysz w jednej z tych przetwórczych maszyn. Flark! Chyba zejdę na zawał serca. Luzy, czego ty się boisz? Ja się nie boję tu niczego. Każdego przeciwnika pokonamy bez problemu, ale nie mamy pomocników, co może być utrudnieniem. Kosmo! Kosmo! Dobra. Tutaj wydaje się, że przed nami jest jakaś arena walki i z kim będziemy tam walczyć? Czy to będzie jakiś boss, czy może przeciwnicy zwykli? Ale wydaje mi się, że coś ciekawego dowiecie się w następnym odcinku. Żegnam się z wami, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.